Poseł Małgorzata Janowska powróciła do Zjednoczonej Prawicy, będzie jednak członkiem Partii Republikańskiej Adama Bielana. Ostatnie odejście trzech posłów z PiS-u pozbawiło Zjednoczoną Prawicę większości w Sejmie. Poseł Małgorzata Janowska opuściła PiS ze Zbigniewem Giżyńskim oraz Arkadiuszem Czartoryskim. Dołączyła do koła poselskiego Polskie Sprawy, które powstało z inicjatywy poseł Agnieszki Ścigaj. Poseł Janowska ostatecznie porozumiała się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i wróciła do Zjednoczonej Prawicy. Są wszelkie podstawy do tego, żeby ta nasza jedność, która kiedyś już też przez długi czas trwała, została odnowiona. Ostatecznie Janowska przejdzie do Partii Republikańskiej Adama Bielana. Poseł Janowska odeszła z PiS-u, ponieważ nie zgadzała się z poglądami swoich koalicjantów na temat kopalni w Bełchatowie, skąd Janowska pochodzi. Powodem mojego wyjścia z klubu były właśnie kwestie różnic widzenia energetyki, czyli może powiedzmy sobie szczerze, brak rozmów. W tej chwili te rozmowy się odbyły. Mamy wspólny cel walczyć o bezpieczeństwo energetyczne. W najbliższym czasie prezes PiS, premier Mateusz Morawiecki oraz koalicjanci ze Zjednoczonej Prawicy mają przedstawić plan dla Bełchatowa. Ten powrót do klubu jest bardzo ważny, dlatego że wiemy, że w najbliższym czasie czekają nas bardzo ważne głosowania, głosowania dotyczące Polskiego Ładu, ważnego programu rozwoju naszej ojczyzny przez następne lata. Dzięki powrotowi poseł Małgorzaty Janowskiej klub PiS ponownie zyskał większość w Sejmie. Obecnie posiada 232 posłów.